Hej kochani, witajcie! Chcę Wam tylko szybko powiedzieć, że jeżeli wbijecie 50 tysięcy kciuków w górę, to od razu na kanale pojawi się kolejny odcinek z serii O czym myśli dziewczyna. Więc jeżeli lubicie tę serię i chcecie kolejny odcinek, to po prostu dajcie kciuka w górę, a my przechodzimy do odcinka. Nie wierzę, że się ze mną umówił, tylko tego nie zepsuj. Przypomnij sobie wszystkie poradniki o randkowaniu i po prostu to zrób. Najważniejsze, żeby nie było niezręcznej ciszy. Szybko, podejmij jakiś interesujący temat. Jaki jest twój ulubiony film? Jaki jest twój ulubiony film? Oszalałaś? Każdy mógł zadać to pytanie. Jak myślisz, kto w tym roku wygra Nagrodę Nobla? Po co ja to powiedziałam? A jak zapyta mnie o moje zdanie na ten temat? Przecież ja nic nie wiem na ten temat! Okej, co by tu zamówić? Na co masz ochotę? Na burgera! Na burgera! Na sałatkę! Napijesz się czegoś? Coli. Wody! Jak ci smakuje twoja sałatka? Wiesz, jest przepyszna. Uwielbiam sałatki. Jest straszna. Jak w ogóle można lubić sałatki? Kilka zimnych warzyw i niedobry sos. To nawet nie stało obok burgera. Hej, opowiesz mi coś o sobie? Moje? Zainteresowanie. No to mnie zabił tym pytaniem. Czym ja się w ogóle interesuję? Oboje wiemy, że raczej nie Nagrodami Nobla. Boże, ja nie mam żadnych zainteresowań. Muszę coś zrobić z własnym życiem. A co lubisz robić w wolnym czasie? A spanie się liczy? Te chyba nie zabrzmiało za dobrze. Mam nadzieję, że chociaż nie mam zieleniny między zębami. Oczywiście, że mam. Typowo ja. To chyba będzie nasza pierwsza i ostatnia randka. Poczekaj chwilę, muszę iść do łazienki. Jasne. Ja sobie tutaj poczekam. Będę grzecznie czekała. Wreszcie sobie poszedł. O, jestem taka głodna. O mój Boże, jakie to dobre. O! Umierałam z głodu! Na następną randkę idziemy na kebaba. A nie, byłam na nim wczoraj i przedwczoraj. Ciekawe, czy uda mi się schudnąć 10 kilo przed kolejnym spotkaniem. Hej, już jestem. Co robiłaś? Wiesz co, właśnie czytałam poezję. Ostatnio strasznie lubię poezję. Szczególnie taką jedną artystkę. Nazywa się Burger. Cheeseburger. Bardzo lubię jej wiersze. O, chyba nie powinnam jeść burgera z cebulą. Dziś raczej nie przeżyjemy naszego pierwszego pocałunku. Mam nadzieję, że nie przesadziłam z tym dekoltem. Co on sobie o mnie pomyśli? W sumie mogłam założyć większe. Nie wiem, czy powinnam zakładać ten czoker na randkę. Jeszcze sobie pomyśli, że jestem jakąś szurniętą hipsterką. Ciekawe, co sobie myśli o moich kolorach cieni. Tyle się nad nimi zastanawiałam. Może uważa, że są zbyt różowe? Co ja gadam? Pewnie w ogóle ich nie zauważył. Może nie powinnam się dziś malować? Jeszcze sobie pomyśli, że szykowałam się dla niego dwie godziny. Błąd. Szykowałam się 3 godziny. O, jest nie tak z moimi rękoma, dlaczego się tak trzęsą? Miałam nie pokazywać swojego zdenerwowania. Mam nadzieję, że nie słyszy, jak mi serce bije. Dobra, wyobraź go sobie w jakiejś kompromitującej sytuacji. Na przykład jak robię... Nie no, teraz tego sobie obrzydziłam. Ale ma śliczne oczka, jak się uśmiecha. Co o tym sądzisz? O czym? No o tym, co przed chwilą powiedziałem. O tym. Jestem za. Co? Jesteś za tym, żeby wybić wszystkie zagrożone gatunki? To o tym rozmawialiśmy. Trzeba go było słuchać, a nie się gapić. Co on tak patrzy na tę dziewczynę obok? Wiedziałam! Nie zależy mu na mnie, chce mnie tylko wykorzystać. Zniszczę go! Czemu tak patrzysz na tamtą dziewczynę? Jak tak ci się podoba, no to czemu nie umówiłeś się z nią, a nie ze mną? To moja siostra. Zastanawiałem się, czemu tu przyszła. Okej, to wszystko okej. Pomidorka? Chyba muszę popracować nad swoją zazdrością. Okej, i to już wszystko. Jeżeli chcecie, żeby od razu na kanale pojawił się kolejny odcinek z serii O czym myśli dziewczyna, to zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, a ja już się z wami żegnam i do zobaczenia, mam nadzieję, już za kilka godzin. Pa, pa! Do zobaczenia!